To jest ostateczny film o wieku kropki 308. Koniec naszej prawie 5-miesięcznej przygody. Nie chce mi się tego odcinka za bardzo animować, dlatego w tle będzie po prostu gameplay z mojej serii Minecraft Nowy Nether Survival i w słabej jakości, bo w słabej jakości to wtedy nagrywałem, mam nadzieję, że to nie problem. A teraz przejdźmy do rozdziału pierwszego, czyli jak to śledztwo się zaczęło. To się zaczęło, kiedy, kto by pomyślał, wrzuciłem pierwszy film o wieku kropki, czyli 27 marca tego roku. I sporo osób zwróciło mi uwagę na to, że moja argumentacja w nim była dosyć błędna, już tłumaczę dlaczego. Założyłem, że kropka jest z 2002 lub 2003, czyli ma 18 lub 19 lat. W tej chwili mniejsza o to, jak do tego doszedłem, obejrzyjcie mój film, jak chcecie wiedzieć. Ale w skrócie chodzi o to, że w trakcie jej 8-miesięcznej przerwy prawdopodobnie się wyprowadziła. Wtedy tak myślałem, co prawda wiem, że się nie wyprowadziła, ale o tym będzie później w rozdziale drugim. No a właśnie jakoś w wieku 18 lat można się często najwcześniej wyprowadzić. I domyślacie się chyba problemu, nie ma obowiązku wyprowadzenia się właśnie w tym wieku. Tak jak właśnie zresztą zrobiła kropka, zresztą jak nie zrobiła, bo się nie wyprowadziła, ale o tym jak już mówiłem będzie później w rozdziale drugim. A skoro o tym mowa... Dobra, ale najpierw dwie uwagi. Pierwsze co, to poszlaki nie są przedstawione chronologicznie. A drugie co, to to, że wiele poszlak było nieprawidłowych, ale były bardzo blisko poprawnej odpowiedzi tam. Oglądajcie dalej, jak chcecie znać więcej szczegółów już tam. Poszlakę pierwszą wyłapał Maty, a jest to data urodzin kropki. Dokopał się on do artykułu o wypadku, który kropka opisywała w filmie Moje urodziny u cioci, a wypadek dział się 4 lipca 2019 roku. Jako że kropka mówiła, że jej urodziny miały się odbyć za 2 dni, to wtedy myśleliśmy, że kropka ma urodziny 6 lipca. Ale akurat na nasz serwer wszedł Twister, prawdziwy Twister, udowodnił nam, że jest Twisterem, no i nam powiedział, że tak naprawdę kropka ma urodziny 5 lipca. Nie pamiętam właściwie, co się dokładnie stało, że gdzie była nasza pomyłka, ale chyba chodziło o to, że kropka się niepoprawnie wysłowiła czy coś. I tak naprawdę chodziło jej, że za 2 dni miały się odbyć z perspektywy 3 lipca, bo 3 lipca przyjechała do cioci, a 4 miał miejsce wypadek. No więc tak, kropka ma urodziny 5 lipca jednak. Poszlaka druga to mail wysłany przez niejakiego Franka do kropki. Jest dosyć długi, więc nie będę wam całego czytał. Możecie sobie zatrzymać i go przeczytać. Chyba, że jesteście na premierze, to wtedy nie możecie za bardzo, znaczy możecie, ale zresztą wiecie jak to działa. Ale powiem w skrócie, że z maila wychodzi, że kropka jest z 2001 lub co mniej prawdopodobne 2000. No i tam kropka napisała, że jest tak blisko, że już może to uznać za wygraną. I napisała, że co ciekawe, przeprowadzka nie jest prawdą oraz, że nie poszła na studia, co jest w sumie jednym z wielu potwierdzeń, że jest dorosła. Poszlaka trzecia to wiadomość niejakiego Olika i tam mówi, że kropka w moich urodzinach u cioci mówiła, że widziała swojego nauczyciela. Nie magistra, doktora, dziekana, wykładowcę, profesora, tylko nauczyciela. Czyli, że wtedy jeszcze raczej była w liceum. Oraz, że pierwsze kolonie kropki miały miejsce jakoś w 2008, a kolonie dla dzieci rolników są zazwyczaj od 6 lat, do tego jeszcze wrócimy. A jako, że pojechała na nie razem z Tamarą, która jest od niej rok młodsza, to by wychodziło, że skoro te kolonie były w 2008, no to Tamara musiała być z 2002, a kropka z 2001, co by się idealnie zgrywało z tą datą, że byłaby wtedy w 2019 jeszcze w liceum. Poszlaka czwarta to dosyć interesująca sprawa, ponieważ niejaki Michał B. był z nas wszystkich chyba najbliżej, a w całym śledztwie udzielał się tylko 1 czy 2 razy. A mówi tam, że pod filmem Matemaxa o trygonometrii jest komentarz kropki, uratował mi pan średnią. I wychodzi na to, że z jego obliczeń wychodzi, że kropka ma 22 lub 23 lata i był bardzo, bardzo blisko, ale popełnił kilka błędów, jak to, że trygonometria jest tylko w drugiej klasie liceum, co jest nieprawdą. I z tego, co pisali ludzie na Discordzie detektywów w wieku kropki, dalej nazywanego Deadwook, trygonometria jest przez całe liceum 3-letnie, a dokopałem się nawet do informacji, jakoby była ona również w 3 klasie gimnazjum, więc no to chyba zależy od szkoły czy coś, kiedy jest trygonometria. A komentarz kropki wcale nie był napisany w 2016, a przynajmniej nie sądzę, bo film rzeczywiście jest z 2016, ale jest z końca grudnia 2016, a wtedy już jest przerwa świąteczna raczej.
Dlatego też obliczyłem to dokładnie i wychodzi, że jednak rzeczywiście był on napisany jakoś w roku szkolnym 2016-2017 i choć tyle błędów tutaj popełnił, ten Michał B. to daje to tutaj, a nie do mitów o kropce, dlatego że, jak już mówiłem, był z nas wszystkich najbliżej oraz za samo dostarczenie nam poszlaki mimo tych błędów może być z siebie nie mniej dumny. Poszlaka piąta nie nakierowuje na konkretny wiek, ale utwierdza, że kropka jest jakoś z tych lat. Jest to komentarz niejakiego Zapmajora i mówi on, że kropka mówiła, że na komputer swój pierwszy zbierała jakoś w wieku 10 lat, w sensie na pierwszy taki swój komputer z internetem. I że wtedy korzystanie z internetu robiło się coraz bardziej powszechne. Według Wikipedii te lata to 2000-2009, ale w końcu kropka jest z rodziny rolniczej, więc u niej to mogło zachodzić wolniej i tam to mógł być nawet 2013, więc wiecie. Poszlaka szósta to akurat jedynie spekulacja, ale jest to ustalenie takie, kiedy były pierwsze kolonie kropki. Już mówiłem, że było to jakoś 2008, ale jak do tego doszło? Otóż D2 doszedł do tego, licząc od końca, od najgorszych kolonii. Otóż były te najgorsze kolonie, które wiemy, że miały miejsce w 2013, bo sama kropka o tym mówiła w poście jednym. Rok wcześniej był ten czas, kiedy kropka chyba nie chciała nigdzie jechać. Była jeszcze wcześniej taka plama niepamięci, która kropka w ogóle... Właściwie nie powiedziała kropka, ile ona trwała, ale ustaliliśmy, że trwała 2 lata. Wiem, że nie trwała raczej 1 roku, bo kropka mówiła, że siostra pamięta wszystkie miejscowości, więc raczej nie był to 1 rok. A jeszcze wcześniej były 2 razy pod rząd te same kolonie, na które kropka pojechała razem z siostrą. A co do tego, że kolonie dla dzieci rolników są od 6 lat, to akurat nie zawsze tak jest, bo tak jest zazwyczaj, kiedy one w ogóle mają widełki wiekowe, bo kilku detektywów, w tym ja, znalazło również takie, które nie miały w ogóle dolnych widełek wiekowych, miały tylko górne. Ale to by rzeczywiście wychodziło, że kropka jest z 2001. I tutaj świadomie pominąłem jedną poszlakę, bo o niej chcę wspomnieć w rozdziale 4. A na razie rozdział 3, czyli mity o kropce. Mit pierwszy jest od Mafio. Otóż jakiś czas temu postanowił on podsumować śledztwo w 4 punktach. I w punkcie 3 mówił o pewnej rzeczy, która go zastanowiła. Mianowicie, jeżeli kropka byłaby z 2001, to by wychodziło, że kiedy miały nadchodzić jej 18 urodziny, to zamiast świętować to z najbliższymi, bo wiecie, 18, takie rzeczy się świętuje, to ta wyjechała do cioci i tutaj po pierwsze w końcu zostawał jeszcze dzień, żeby dojechać z powrotem do domu, a po drugie mogła po prostu przełożyć swoje przyjęcie albo na przykład, nie wiem, zrobić kilka przyjęć. Bo na przykład ostatnio moja siostra kończyła 18 lat i tak rzeczywiście zrobiła, że były 2 przyjęcia z 2 różnymi, że tak to nazwę, zestawami krewnych. Jeśli chodzi o mit drugi, to kilku z was mi pisało, że w wakacjach nad morzem z 2019 kropka mówiła, że powinni produkować więcej takich sukienek. I tutaj jest ta zszywka, gdzie jest wiek 13-14. Tylko, że jest podmieniony, a jakby nawet jakby nie był, to nic nam nie daje. Otóż z tego, co kropka mówiła o wzroście Tamary i z tego, jak siebie rysuje w porównaniu z kebabem, można po prostu łatwo wywnioskować, że jest niska i mogła to nosić nawet w wieku 16 albo 18 lat, więc to do niczego nas nie prowadzi. I mit trzeci też poniekąd jest od Mafio, ale on nie jest pierwszym, który to wskazał. A chodzi o to, że nie pamiętam, kto to wskazał, ale że w swatkach kropka mówiła, że coś w stylu, młoda kropka jeszcze z grzywką z najgorszych kolonii przemierzała korytarze swojej nowej szkoły i że to jest potwierdzenie, że jest z 2000, bo to musiało być gimnazjum i jakby... Nie, to nie musiało być gimnazjum, bo po pierwsze równie dobrze mogła zmienić szkołę w 3 klasie, a po drugie mogła po prostu mieć tą samą fryzurę przez kilka lat, więc wiecie. Jak już mówiłem, celowo pominąłem jedną poszlakę, dlatego że chciałem o niej wspomnieć dopiero tutaj. Otóż 5 sierpnia na D2-ku Mafio wysłał to. I myśleliśmy wtedy, że to było już ostateczne potwierdzenie, że kropka jest z 5 lipca 2000, ale... I jak to się skończyło, możecie znaleźć na moim kanale. 9 minut szczerych emocji, w których tłumaczę, dlaczego uważam, że nie jestem odpowiednią osobą do prowadzenia śledztwa.
i że prawdopodobnie śledztwo w tym momencie się skończyło. Nie. Znaczy tak, ale nie tak jak myśleliśmy, że się skończyło. Otóż Kropka napisała, że wszystko mamy dobrze oprócz roku urodzenia i że tak naprawdę urodziła się 5 lipca 1999. Czyli tak, nie odgadliśmy dokładnie jej wieku, ale byliśmy bardzo, bardzo blisko i mimo tego, z tego co pisała, możemy to uznać za wygraną, bo byliśmy najbliżej. Co prawda wiem, że z nas Michał B. był najbliżej, ale on, jak już mówiłem, popełnił kilka błędów, ale za samo dostarczenie poszlaki powinien być z siebie dumny, nie mniej. Czyli chciałbym w tym miejscu podziękować Mafiowi, Mugonowi, Gehesu Hehe, Werci, typowi co prosił, żeby jego niku nie podawać, Matyemu, Twisterowi i Michałowi B. I wszystkim innym, którzy się mniej angażowali, ale nam pomagali też, a szczególnie Mafiowi, bo właśnie chyba on mi najbardziej uświadomił, dlaczego nie jestem w tym niepotrzebny. Mianowicie odpowiadałem za organizację tego całego śledztwa i gdyby nie ja, to pewnie nie doszliby do wieku Kropki tak szybko. A możliwe, że w ogóle by nie doszli, bo po prostu każdemu by się znudziło rozwiązywanie tego wszystkiego samemu. Więc jeszcze raz dziękuję Mafiowi i wszystkim innym, którzy też byli wspomnieni, to też. Ja jestem Lubłoczek. Pa.